50-tonowy zestaw leży na boku ponad 5 metrów od jezdni, pokryty świeżym śniegiem. Sądząc po zdjęciach, zapowiada się duża operacja. Na dyżurze jest dwóch pracowników. Joe Roger weźmie na akcję Torsztena, doświadczonego mechanika, który zajął się holowaniem, oraz 22-letniego Isaka, który pracuje od zeszłego sezonu i wciąż uczy się zawodu. Ja pojadę pick-upem, Isak dużym holownikiem, a Torsten rotatorem. Jesteśmy gotowi. Duży holownik ma dwie wyciągarki o maksymalnym obciążeniu 40 ton. Rotator ma mniejszy uciąg, ale dzięki 10-tonowemu wysięgnikowi jest bardziej uniwersalny. O 5 nad ranem ekipa wyrusza do oddalonego o 65 km miejsca wypadku. Na miejscu czeka ich szok. Kabina jest zniszczona. Kierowca miał dużo szczęścia. Dach ciągnika i przednia szyba mocno ucierpiały, ale kierowca odniósł tylko lekkie obrażenia. Poważny wypadek. Zniszczenia były większe niż przypuszczałem. Chcemy wyciągnąć tira wraz z ładunkiem, ale najpierw zrobimy rozeznanie. Cały bok naczepy rozwalony. To samo dach. Ładunek też pewnie uszkodzony. Trzeba posprzątać, wciągnąć zestaw na drogę i resztę zgarnąć koparką. Wokół leżą odłamki. Ciężarówka nie nadaje się do jazdy, więc zostanie odholowana. Zrobimy to w dwóch etapach. Obrócimy ją na koła i pociągniemy w bok, na jezdnię. Oby łatwo poszło, ale jest dużo śniegu. Torsten ustawi się tutaj. Stamtąd pociągniemy 10-tonową wyciągarką, a stamtąd 20-tonową. Przyciągniemy ją do nas. Operacja przebiegnie w dwóch etapach. Najpierw postawią zestaw na kołach. Duży holownik Joe Rogera stanie z przodu, a rotator naprzeciw naczepy. Stabilizatory utrzymają go w miejscu na lodzie. Jedna lina holownika zostanie podpięta do belki zamocowanej do podwozia ciągnika, druga nieco wyżej. Rotator pociągnie naczepę dwiema linami. Joe Roger skoordynuje pracę wyciągarek, żeby obrócić zestaw na koła. Następnie przestawi holownik i ponownie przypnie obie liny do ciągnika. Rotator też zmieni pozycję i rozłoży stabilizatory, po czym do podwozia naczepy zostanie podpięta pojedyncza lina. Obie maszyny równocześnie wciągną tira na jezdnię i pociągną do przodu, żeby dało się go odholować. Jest tak zniszczony, że podniesiemy go na siłę. O 7:30 nadal jest ciemno. Musimy zamknąć drogę. Żeby plan się powiódł i dało się ustawić sprzęt, Joe Roger zatrzyma ruch na trasie 6 podczas porannego szczytu komunikacyjnego. Możemy zamykać. Informuje zarząd dróg. Mam nadzieję, że uwiniemy się w godzinę. Potem drogę znów trzeba będzie otworzyć. Kolejka pojazdów jest długa. Musimy się śpieszyć. Zabierają się do pracy, ale przez oblodzenie lin wszystko idzie jak po grudzie. Śnieg sięga po pas. Ciężko się pracuje. Joe Roger naprowadza obie maszyny. Następnie instruuje Isaka i Torsztena. Ciągnij bardziej na górze niż na środku. Dobrze.
Zacznij ciągnąć 20-tonową. Spróbujmy. To by się udało. Ciągnij. Dwie wyciągarki rotatora udźwigną 30 ton. Holownik dołoży kolejne 20. Co jest? Ale to za mało. Strasznie ślisko. Rotator się ślizga. Czemu aż tak? Działamy pod presją. Stop! Trzeba obmyślić nowy plan.